poniedziałek 16 czerwca. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Zapraszam na magazyn miejski. Oto szczegóły. Dzisiaj w wydaniu przegląd teatrzyków dziecięcych, mistrzostwa tańca przedszkolaków, czar dwóch kółek. Mali aktorzy z inowrocławskich przedszkoli zaprezentowali swój talent na deskach Teatru Miejskiego. Przegląd teatrzyków dziecięcych zorganizowało przedszkole nr 20 Kujawskie Dzieci. 120 młodych aktorów prezentowało się na deskach Teatru Miejskiego. Przedszkolaki pokazały swoje aktorskie umiejętności, zachwycając tym samym publiczność. Duże wrażenie robiły też piękne stroje oraz scenografia. Na scenie wystąpiły dzieci z przedszkoli Ujasia i Małgosi, Muzyczna Kraina, Słoneczko, Stokrotka, Miś i Kujawskie Dzieci. Te ostatnie było także organizatorem przeglądu. Pomysł na ten przegląd wziął się z przedszkola nr 15, które w tej chwili już nie istnieje, ale taka formuła powstała 14 lat temu, jak mówi sam numer przeglądu. Formułą tego jest, żeby każde dziecko z inowrocławskiego przedszkola mogło stać się prawdziwym aktorem, czyli wejść na naszą scenę Teatru Miejskiego i odegrać wybraną przez panie nauczycielki, przygotowane wspólnie z dziećmi, przedstawienie teatralne. Tak jak sama nazwa mówi, przegląd, czyli to nie jest konkurs, nie ma tutaj zajmowanych miejsc, pierwsze, drugie, trzecie. Chodzi nam o to, żeby wszyscy dobrze się bawili, ponieważ jednak dzieci w wieku przedszkolnym z trudnością przyjmują porażkę, a taka formuła o wiele lepiej się na pewno sprawdza, niżeli konkursowa formuła. W hali widowiskowo-sportowej odbyły się 15 Mistrzostwa Tańca Towarzyskiego Przedszkolaków. W zawodach rywalizowały dzieci w wieku od 4 do 6 lat. To było wielkie święto tańca. Imprezę tradycyjnie rozpoczął polonez w wykonaniu młodych tancerzy. Potem przyszedł czas m.in. na salsę, polkę i jive'a. Pomiędzy występami odbywały się pokazy tańca towarzyskiego starszych dzieci i młodzieży trenujących w inowrocławskich szkołach tańca. Zwycięzcą mistrzostw okazało się przedszkole niepubliczne pod Tęczą. Reprezentowała je grupa 90 tancerzy i to oni otrzymali główne nagrody w aż 10 z 12 kategorii. Dodajmy, że przedszkole pod Tęczą wspólnie z przedszkolem Muzyczna Kraina było głównym organizatorem imprezy. To nie taniec z gwiazdami, jak popularny jest program telewizyjny, ale dla nas to wielki, wielki turniej tańca towarzyskiego przedszkolaków, do którego przygotowujemy się cały rok. Niektóre dzieci przez 3 lata trenując walczą później o Puchar Prezydenta Miasta Inowrocławia. Na Stadionie Miejskim odbyła się druga edycja zawodów rowerowych dla dzieci pod nazwą Inowrocławski Czar Dwóch Kółek. Na Stadionie Miejskim imienia inowrocławskich olimpijczyków w Inowrocławiu przy pięknej słonecznej pogodzie odbyła się druga edycja zawodów rowerowych Inowrocławski Czar Dwóch Kółek. Do rywalizacji zgłosiło się 132 uczestników ze szkół podstawowych. W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce zajęła szkoła podstawowa nr 16 imienia Jana Pawła II. W ubiegłym roku w kategorii klasy 4-6 zdobyliśmy bodajże trzy medale, jeden złoty, dwa brązowe i sądzę, że te sukcesy pierwsze uczniów tak zachęciły zarówno dzieciaki i mnie, by w tym roku wystawić do rywalizacji dzieci we wszystkich kategoriach, czyli od 1 do 6. I powiem jeszcze, że zauważyłem, że dzieci bardzo dużo jeżdżą na rowerkach, parking rowerowy w szkole jest zapełniony. Stąd być może też i ten sukces naszej szkoły w zawodach. Zawody zorganizował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu. To już wszystkie informacje w magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za spotkanie i do zobaczenia. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Studia Artystycznego. Ze mną tradycyjnie jest pani Alicja Kaczmarek. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam. Pogoda zmienia się jak w kalejdoskopie. Coraz częściej mamy cieplejsze dni, cieplejsze noce, które spędzamy poza domem. Chociażby w altanie, w domkach letniskowych lub też na balkonie, siedząc i nazwijmy rzecz po imieniu, popijając dobre wino. Wtedy warto zadbać o odpowiedni nastrój. A jak nastrój, to cóż, to świece.
A świece, wiadomo, to tylko chyba pani może ozdobić w sposób artystyczny, a my będziemy się przyglądać i uczyć. Postaram się pokazać, jak można wykorzystać sznurki, koronki, guziczki, najlepiej drewniane, żeby były takie eko, koroneczki w różnych kolorkach, wstążki, mogę takie nawet malutkie różyczki z wstążek zrobione, no i oczywiście kamyczki, korki, a rozumiem, że później się dowiemy, tak, do czego to wszystko, tak? Tak, kamyczki, korki właśnie i oczywiście świece. Jaka dzisiaj użyję świec jasnych? Preferuje pani gładkie, rozumiem, że tak, przyklejać. Ale bywają różne, więc po prostu... O, i tutaj dzisiaj wykorzystam do tej świecy kawałeczek wstążki, która została po kwiatach, żeby mi się tutaj lepiej trzymała. Dekoracje robię u dołu świecy, żeby jak najwięcej świecy było do wykorzystania. Klej do kartonu? Klej do kartonu, oczywiście. Jest również specjalny klej do świec, ale wówczas, kiedy naklejamy na niego obrazki, ale my dzisiaj będziemy zdobyć w inny sposób. O, już mam, że tak powiem, naklejone. Teraz poszukam jakiejś odpowiedniej wstążeczki, o powiedzmy takiej wąskiej krateczki. Teraz poproszę to ja mam o przytrzymanie. Tak. O, i tutaj sobie przewiążę. Dobrze ścisnę, żeby się nie rozchodziła, tak? Zawiążę tak zwany supełek, utworzę kokardeczkę i powiedzmy, że dzisiaj te świece ozdobię w kolorze takim niebiesko-granatowym, aczkolwiek za chwilkę pokażemy również, jak można w takim kolorze, o, żeby nam tutaj się, o, i powiedzmy, że pierwsza. Możemy nakleić na jakąś malutką różyczkę, bądź maleńki guziczek, jeżeli zechcemy, tak? Ale dzisiaj postawiłam tutaj. No i teraz zajmiemy się drugą świeczką. Teraz, żeby była taka podobna, utrzymana w jednym klimacie z tą, to może teraz nakleję sobie... Też odwrotnie. Tak? Odwrotnie, tak. Zrobimy taką właśnie krateczkową. O. Zapas tutaj kawałeczek, żeby zrobić taką nakładkę. Lepiej się przytrzyma do materiału. Naklejam. No i teraz poszukam sobie wstążeczkę, powiedzmy w kolorze niebieskim, granatowym. I znów poproszę. Dobrze, ja trzymam. O przytrzymanie. To akurat jedyne zadanie, które mogę wykonać. Tak. I też taką maleńką kokardeczkę i możemy teraz sobie również wstążeczkami kokardeczkę, o, i mamy już dwie, powiedzmy, świece i teraz jak je umieścimy, no i jeszcze jedną zrobimy, żeby było może mniej, o, to jeszcze wykorzystamy siateczkę, mam tutaj taki kawałek przycięty, to może jeszcze poproszę. To wiążemy? Trzymamy? Przykleimy, przykleimy, tak. Będzie się tutaj nam lepiej trzymało i będzie bezpiecznie, kiedy będziemy ją umieszczać w jakichś naczyniach. Proszę jeszcze o przytrzymanie. No i tą zrobimy sobie w takim kolorze. Granat. Granatu, tak. Wszystkie będą ze sobą w jednej kolorystyce współgrały. O. No powiedzmy, tutaj zostawię. I przygotowałam teraz, o, świeczuszki w takim kolorze i mogę je teraz tak. Tutaj wykorzystam kamyczki, które można nabyć w sklepie ogrodniczym, czy również papierniczych. Wsypuję na dno. Kiedy nam wosk będzie kapał, to one są tutaj, mogą, no powiedzmy, że tutaj umieszczę dwie dla kontrastu. Można i nawet, może i trzy zmieszczę. O. O, w jednej kolorystyce będą stanowiły ładny element ozdobny. Stabilny. Tak, ale równie dobrze mogę wykorzystać kieliszek lub trzy kieliszki. O, tutaj może przesypiemy kamyczki. I, o, i one mogą sobie stać nieco wyżej. To można umieścić, tak, jeszcze jeden, o właśnie. I możemy sobie umieścić nieco wyżej. A nie przyklejamy? Nie, ja myślę, że świec nie, nie trzeba przykleić, no po prostu będą sobie gdzieś, możemy je też umieścić na jakimś talerzyku jeszcze, żeby wosk, który kapie,
W środek też jeszcze możemy umieścić jakieś kwiatki na podstawku z wodą, także może rozmaicie to sobie. A co robimy z kurkami, koroną? Już, tak. Teraz tutaj pokażę wersję świec. Może pani to przesunie dobrze. O. Tutaj właśnie jest wersja świec już ozdobionych tą brązową koronką i użyte są guziczki, naklejam guziczki. Tutaj jest użyty sznurek i koronka. Mhm. O, właśnie taki sznurek, na którym nanizam koraliczki. Tutaj również jest użyty koronka jasna i ciemna i guziczek, który mi się bardzo podobał do jakiejś tam sukienki. Tutaj jest tylko koronka brązowa i sznureczek zapleciony, tak? A tutaj jest wersja taka dookoła z guziczkami. No i umieszczamy sobie właśnie te świece tak w ilości słusznej, że tak powiem, na talerzu, na półmisku, na jakimś naczyniu. I teraz tak, jeżeli chcemy w domu, żeby nam się zapach unosił jakiś, możemy ziarenka kawy wsypać. Jeżeli akurat nie mamy, bo jesteśmy właśnie w ogrodzie, to bardziej nam będą pasowały koreczki rozrzucone po winie. Będą stanowiły, jednocześnie będą stabilizowały nam świece i stanowiły ozdobę. Mogą też być koraliki drewniane, które zużyłam kiedyś z takich zasłonek. Mhm. Były takie drzwi z koraliczków, były też siedzenia do samochodów. One również będą tutaj pasowały nam do tego wystroju tych świec. Dowolność jest różna. Tutaj na przykład można zastosować naczynko. Takie od Martini, jedyny kieliszek, który został po prostu. Można wykorzystać go w ten sposób, że na podstawku z wodą umieścić można świeżo zerwane kwiatki z ogrodu. Mogą to być margaretki, róże. Ja tutaj oczywiście wstawię te kwiatki, które mam. Zasymuluję, tak. O, a na wierzchu można umieścić świece, żeby było bardziej jeszcze ozdobnie. Możemy przywiązać sobie kieliszek wstążeczką. Ktoś by pomyślał, wystarczy zwykły płomień świecy, żeby było jasno, żeby komary nie latały, ale wiadomo, że diabeł tkwi w szczegółach i my dzisiaj właśnie Państwu pokazujemy, jak zrobić przytulnie niewielkim kosztem. Otóż to. Zachęcam do zdobienia świeczek. O, kokardeczka może też stanowić taką ozdobę.